Dzisiaj, 10 czerwca 2022 roku, 146 raz tu przychodzimy. Dlaczego? Żeby wyrazić żądanie nieustające i wciąż aktualne rozliczenia zbrodni zabicia prezydenta i 95 reprezentantów państwa polskiego. Wzywamy do działań, które podjęłoby każde suwerenne, szanujące się państwo. Żądamy zabrania dystynkcji i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, których działanie umożliwiło zamach. Chcemy zapobiec powtórzeniu zbrodni. Nieukarani sprawcy są zagrożeniem dla naszego państwa. Wyrażamy szacunek tym, którzy zostali zabici podczas służby. Wyrażamy współczucie rodzinom zabitych. Żądamy skutecznych i kompetentnych działań śledczych. Jest niezwykle niepokojące, że ktoś wciąż blokuje kompetentne śledztwo i rozliczenie winnych. A kolejni ludzie giną, jak sędzia, który wydał jedyny wyrok skazujący w tej sprawie, czy odpowiedzialny za śledztwo prokurator. Zatrute owoce markowanych, niekompetentnych działań stanowią wielkie zagrożenie dla egzystencji naszego państwa. Dlatego tutaj przychodzimy i nie odejdziemy. Solidarni 2010, bardzo państwu dziękuję za to, że tu jesteście. 146 raz. Bardzo wielu Solidarnych jest tutaj znacznie częściej. Większą ilość razy, bo przez drugi rok właściwie byliśmy tutaj non-stop, codziennie. Także trudno to zliczyć. To jest wielka determinacja, ale ona wynika z poczucia odpowiedzialności. To nie jest fanaberia, to nie jest to, że my nie mamy co robić teraz, tego popołudnia, czegoś innego, może przyjemniejszego. To jest poczucie odpowiedzialności za państwo polskie. Jeśli państwo polskie nie potrafi rozliczyć zbrodni, zabicia głowy tego państwa, to wysyła sygnał, że w zasadzie nie ma powodu, dla którego chciałoby się, czy miałoby się szanować państwo. Jeśli to państwo nie szanuje samego siebie, nie szanuje głowy państwa, nie potrafi ochronić, a wręcz przeciwnie, wystawia służby, które współpracują w doprowadzeniu do śmierci głowy państwa. Dlatego brak ukarania ludzi, również tutaj po tej stronie, również w Polsce, nie mówiąc już o ludziach Putina, stanowi wielkie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. I dlatego tutaj jesteśmy. I dlatego jesteśmy tak zdeterminowani. I dlatego bardzo chciałam państwu podziękować za to i zaprosić za miesiąc. Nie chodzi tutaj tylko o pamięć. Nie jesteśmy tylko z powodu pamięci. Jesteśmy tutaj dla przyszłości, dla bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję wszystkim Solidarnym 2010, którzy tak dzielnie rozstawiają namiot co niedzielę i każdego dziesiątego. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy trzymacie transparenty, chociaż czasem zdrowie nie to i ciężko jest. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję policji, która nas tutaj chroni. I wierzę, mam nadzieję, że razem, ponieważ jesteśmy tutaj razem, nie jesteśmy sami, wierzę, że razem uda nam się doprowadzić do końca tę misję, bo to jest misja. Dziękuję bardzo.